Czas najwyższy na spotkanie z naszym gościem w studiu Radia 5, Miejski Rzecznik Praw Konsumentów w Suwałkach, Teresa Mazur. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry Państwu. Najczęściej z czym przychodzą Suwalczanie do Pani w ostatnim czasie? Suwalczanie zgłaszają się z bardzo różnymi problemami dotyczącymi zakupu towarów, usług, ale ja bym chciała dzisiaj tu taką szczególną formę sprzedaży przedstawić Państwu i powiedzieć, jakie są związane z tym problemy. Jest to sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa. Sporo takich zgłoszeń? To przechodzi tak falami. Właśnie jest to takie niepokojące, bo w tym ostatnim okresie czasu, to na przełomie stycznia, lutego, wiem, że jeszcze w poprzednim tygodniu też były takie umowy zawierane na różnego rodzaju towary. Towary takie jak garnki przede wszystkim, masażery różnego rodzaju, sprzęt typu jakieś tam odkurzacze, urządzenia czyszczące, poza tym pościel. Aczkolwiek ostatni okres jest to okres takich właśnie typu zawierania umów na różnego typu masażery, urządzenia do masażu. I to jest skierowane właśnie do ludzi starszych, niejednokrotnie bardzo chorych, którzy łapią się jakby ostatniej deski ratunku, bo sądzą rzeczywiście, że to jest pomocne i mają taką nadzieję, że... Czy można tutaj użyć słowa oszustwo, wyłudzenie, granie na emocjach? Myślę, że można, ponieważ wygląda to w ten sposób, że to są jakby różne formy. Są organizowane pokazy. Na tych pokazach przedstawiciele różnych firm działają w ten sposób, jakieś takie mają swoje własne techniki, działają w ten sposób, że przekonują ludzi, że jest to przede wszystkim wyjątkowa okazja, że dostaną jakieś tam super prezenty, gadżety i w sumie towar prawie że za darmo dostają, są przekonani i ci, którzy kupują, wierzą w to, że no i ta moc tego zakupionego artykułu przede wszystkim jakby przyświeca temu celowi, że decydują się na taki zakup, ale kiedy przychodzą do domu, przychodzi opamiętanie. Ta rzecz mi jest zupełnie niepotrzebna, nie przynosi żadnego rezultatu, jakiś tam masaż, a wręcz odwrotnie. Czasami ludzie skarżą się, że czują się gorzej, że ktoś tam znalazł się w szpitalu, dostał jakiegoś tam ataku krwotoku, bo takie sprawy są. Natomiast brakuje tu rzetelności tej drugiej strony, rzetelności sprzedawcy, a jest to jakby tylko nasilone w ten sposób, żeby za jakąkolwiek cenę, za każdą cenę dokonać tej sprzedaży. No i ludzie łykają ten haczyk, tak? Często? Coraz częściej właśnie. To jest tak, że dotyczy to ludzi starszych, schorowanych i to pokolenie ludzi starszych. Powiedziałabym, że to są ludzie naprawdę, to jest pokolenie jeszcze ludzi uczciwych, takich naprawdę uczciwych, którzy przychodzą, mówią, ja nikogo nie oszukałem, nie wierzyłem, że mnie coś takiego może spotkać. A jednak tak, ponieważ rozwinę ten temat i powiem, że tu należałoby zwrócić uwagę taka forma, jeśli już dochodzi do tej sprzedaży, wówczas sprzedający na tym pokazie powinien poinformować tych wszystkich kupujących o możliwości odstąpienia od tej umowy, czyli złożenia oświadczenia, poinformowania sprzedawcy, że ja tego nie chcę. Składam oświadczenie i w ciągu 14 dni odsyłam towar. Ale w rzeczywistości, w praktyce wygląda to zupełnie inaczej, bo przedstawiciele tych firm robią wszystko, żeby konsument albo o tym nie wiedział, albo jeśli już się dowie, że ma takie prawo i dzwoni, bo oczywiście numer jest zawsze wyeksponowany dużymi literami w umowie, ale wtedy ci przedstawiciele robią wszystko, żeby ten czas 10 dni przeciągnąć jak najdłużej, żeby konsument nie zdążył. Obiecują, że zabiorą, że ktoś tam przyjedzie, że nie zdążył, że pojutrze, że osobiście. I tak niestety mija 10 dni. Natomiast potem jest jeszcze ustawa o ochronie praw konsumentów i odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. Zakłada, że jeśli ktoś nie został poinformowany o takiej możliwości odstąpienia od 10 dni, mamy na to 3 miesiące, ale pod warunkiem, jeśli nie został konsumentowi przedłożony do ręki taki wzór oświadczenia od umowy. Takich wzorów konsumenci nie dostają. Nie spotkałam się jeszcze w tym ostatnim czasie, żeby taki wzór dany był konsumentowi do ręki i konsument był świadomy tego, że ma takie prawo i potem bez żadnych skutków, bez odpowiedzialności może towar zwrócić. Natomiast jest to trudne do udowodnienia. Ta firma później broni się. Myśmy przekazali do ręki.
ale no, takiego wzoru oświadczenia nie było. No i cóż, możemy wtedy powoływać się na te 3 miesiące, ale jest to no bardzo trudne, bo jest jakby już następuje spór między stronami. I niejednokrotnie jest też tak, że ten spór należy kierować do sądu o rozstrzygnięcie, ponieważ no, trudno jest udowodnić pewne rzeczy, które nie miały miejsca.